serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Przygotowania do świąt bardzo często wiążą się z odgrzebywaniem starych przepisów na potrawy czy wypieki, które robimy tylko od święta. Jeżeli korzystamy z bardzo starych przepisów, to poza typowymi problemami z dostępnością niektórych składników, pojawia się także często problem z odmierzeniem odpowiedniej ilości danego składnika. Zapomina się dzisiaj często, że dawniej miary i wagi używane w kuchni polskiej wykorzystywały inne jednostki niż obecnie. A niektóre z tych jednostek miar zostały już często zapomniane. O ile tuzin i jego ułamkowe części bądź wielokrotności są jeszcze dosyć dobrze pamiętane, to już gdy w przepisie pojawi się na przykład liczba pół sztygi lub mendel, zaczynają się pojawiać wątpliwości. Warto więc wiedzieć, że tuzin, jak pamiętamy, to 12 sztuk, ale 15 to właśnie mendel. Żeby nie było za prosto, pojawia się także czasem mendel chłopski, który mówi nie o 15 sztukach, a o 16, żeby było śmieszniej. Warto więc doczytać, którego mendla dotyczy dana receptura. Sztyga natomiast to sztuk 20, a izba jajek to tych jajek 40. Z niewiadomych przyczyn Polacy lubili się w liczbach niezbyt okrągłych i tak na przykład kopa to 60, ale gros to tuzin tuzinów, czyli 144 sztuki. Rzadziej spotykana ze względu na wielkość jest jednostka nazwana Wielki Tysiąc, która liczy sobie 10 grosów, a zatem 1440 sztuk. W przypadku jajek można zrobić z tego całkiem solidny omlet. Podobne problemy pojawiają się, gdy chcemy skorzystać z przepisów kuchni anglosaskiej, bo tam dochodzą jeszcze inne miary wag i długości. Ale to już chyba temat na oddzielną pogawędkę. Kupując na Wielkanoc jajka, można stosować miary zarówno stare, jak i nowe. Ważniejsze jest bowiem to, aby były one świeże, a także miały rozsądną cenę. Takie cechy mają produkty w Dino, którego ofertę mam dzisiaj dla Państwa. Zapraszam więc do przejrzenia i przy okazji mam zagadkę. Jaką liczbę reprezentuje stara nazwa Wielka Setka? Podpowiem, że nie dotyczy to objętości napoju, ale liczby sztuk. Odpowiedź znajdziecie w dalszej części filmu. Życzę więc miłego zastanawiania się i udanych zakupów. Mam też nadzieję, że podczas nich spotkamy się w sklepie. Do zobaczenia zatem i miłego dnia.
Obiecałem odpowiedź na pytanie, jaka liczba kryje się za wielką setką. Otóż jest to 10 tuzinów, czyli 120 sztuk. Miłego dnia!